Witam serdecznie wszystkich z tej strony For Ayur. Wpadłem na to, żeby pokazać wam, pochwalić się, w jaki sposób można obronić Rorbgate'a w protos kontra protos. Oczywiście pochwalę się swoim replayem, no i postaram się wytłumaczyć co i jak to wszystko współgra i działa. Zatem zaczynajmy oczywiście spokojnie. Najważniejszy jest cel na początku gry. Otóż czym gram Forgate'a sam, czy chcę wybronić Forgate'a przeciwnika, czy mam zagrać właśnie jakiś szybszy mam zamiar zagrać jakieś szybciej technologiczne zagranie od niego. No i od tego oczywiście bardzo dużo zależy, od nastawienia gry i tak dalej. Zatem ja w tej grze uznałem, że postaram się zagrać wyżej technologicznie od niego i po prostu postaram się zmusić go do tego, żeby on zagrał Forgate'a i ja na to będę przygotowany. Jeśli będzie starał się, chciał zagrać tego Forgate'a, to ja będę na tyle już przygotowany na niego, że go powinienem obronić. Zatem troszkę przyspieszymy, weźmiemy do akcji. Oczywiście mapa jest dość zbalansowana, jeśli chodzi o pozycję. I wydaje mi się, że jest najbardziej taka optymalna, że tak powiem. Dość często wchodzą Forgate, aczkolwiek niekoniecznie zawsze. W tym momencie, jeśli chodzi o skan, dużo zależy od tego. Patrzymy na ilość energii Nexusa. No i tego, czy ma 3 robotnice w gazie, czy w ogóle ma w gazie robotnice i tak dalej. Oczywiście ja z tej samej strony, ja robię kompletnie to samo jak na razie. Tylko że jest jeden wyjątek właśnie, chciałem zaznaczyć tutaj. Ja zakładając, że będę wyżej technologicznie grał, zakładam u siebie gaz, aby mieć ten gaz właśnie na technologię, na wyższą technologię u siebie, nie wiem, na przykład Blink Stalker bądź Robotics Facility i Mortale, ewentualnie Koloss, to już w późniejszym etapie gry. U niego zaś staram się jak najdłużej opóźnić jego gaz, gdyż on prawdopodobnie, gdy widząc, że nie chce grać Forgate'a, również będzie chciał grać technologicznie. W tym momencie on tutaj skanuje i za chwilkę będzie chciał zobaczyć właśnie, że mam gaz, bądź już go widzi. Tak, już go zauważył. Zatem wie już o co chodzi. Wie, że ja już nie gram Forgate'a i w tym samym momencie próbuję mu zablokować jego asymilator, stawiając również gaz. O właśnie. W tym momencie on ma 2 możliwości. Zobaczmy, ile ma energii na Nexusie. Bardzo dużo. Prawdopodobnie będzie chciał wszystko wykorzystać na właśnie Cybernetixer, żeby na Warpgate Research, żeby jak najszybciej się on zrobił. No oczywiście już jestem z góry zakładam, że będzie Forgate. I jak już zauważyliście, jest już pylon. Ten drugi pylon, który stawiamy przeważnie przy swoich budynkach produkcyjnych. Stawiamy go tutaj na rampie, żeby tak jak w Protoss kontra Zerg zrobić jakąś rampę, prawda? Ona niekoniecznie może pomóc, ale na pewno zwalnia jego wtoczenie się do mojego mina. Zatem kontynuując, ma zajęty gaz, patrzę na co wydaje Chronobus, tylko na Warpgate. Oczywiście widzę to, że on zrobił Zelota. Niestety zrobiłem bardzo duży błąd, gdy straciłem tą probę skanującą. No mogłoby jeszcze trochę dużo mi powiedzieć. Jeśli chodzi o gaz, który ja mam, wysyłamy tylko jedną robotnicę. Reszta robotnic jest bardzo, bardzo ważna w Mineral Line, które no dają mi równy dochód jak u niego, gdyż on nie robi już robotnicy, a nie jednak robi. Aczkolwiek mógłby przyciąć produkcję robotnic i zrobić klasycznego Forgate'a z 20 robotnicami w mainie.
Ja oczywiście, jeżeli widzę, zobaczcie, tutaj zauważyłem te dwa gate'y, zatem 100% trzy gate. Aczkolwiek najgorsza opcja będzie to 4 gate, na który się właśnie w tym momencie ubezpieczam. Stawiam kolejne dwa gateway'e po trzecim kanonie i po tym, jak zacznę robić drugiego stalkera. Dwa stalkery są po to, żeby szukać robotnicy. Zobaczcie, tutaj staram się znaleźć tą robotnicę, która będzie naprawdę kluczowym elementem, jeżeli chodzi o push 4 gate'a. Widzicie, znalazłem ją. Udało jej się postawić tego pylona. Ja próbuję go zwieść, ale to jest naprawdę bardzo dużo, co teraz zrobiłem, gdyż nie będzie mogła mi postawić kolejnego pylona. Udało mi się tu zwieść pylon stalkera. Ten pylon zostaje troszkę nadgryziony przeze mnie, aczkolwiek jest tu zelot, który, jak widzicie, stara się jak najbardziej opóźnić możliwość przewoływania. No niestety, on już ma te całe wojsko i zjada mi tego stalkera. W tym samym momencie mi się kończy warp gate i staram się zablokować ratę. No w tym momencie nie wyszło mi to. Zeloty tutaj będą przechodzić, ale stalkery nie mają możliwości. Zobaczcie, tutaj kolejny pylon. I teraz jego celem jest to, żeby zwarpować, żeby mieć wizję na górę i żeby zwarpować tutaj zeloty. Ja oczywiście jestem w takiej samej sytuacji jak on, gdyż wiedząc, że ma te maksymalnie 4 warp gate'y, ja również dostawiłem tego 4 gate'a. Nie dostawiałem Robotics Bay Facility, ani nic, ani jakiegoś Forge'a. Po prostu wiem, że mam lepszą ekonomię. To jest raz. Dwa, to mam takie same możliwości produkcyjne jak on. Czyli jeżeli nie złapię jakiegoś głupiego supply bloka, to znaczy, że będę miał tyle samo jednostek, ile on. Zobaczcie, ma 4 stalkery, zelota. Ja mam teraz 4 stalkery i sentry. Sentry jest bardzo istotne, gdyż zablokuje wejście kolejnych jednostek na górę. Próbuję tutaj zjeść tą próbę, niestety się nie udaje. Ten zelot ginie i odcinam jak najwięcej jednostek, żeby miał on jak największe straty za nim, bo to już jest pewne, że będzie miał wizję na górę. Staram się to zjeść. Oczywiście dość małe straty, jeśli chodzi o mnie, bo już zniszczył mi sentry, która była naprawdę kluczowa. I oczywiście chronobustuje swoje robogate'y. Tutaj zobaczcie, zbił mi się tą robotnicą, zjadłem od razu tą robotnicę i nie ma możliwości już stawiania kolejnych pylonów, zatem tutaj teraz w tej chwili walczę z tymi pilotami, które naprawdę dość mądrze wysłał przeciwnik. Zauważcie, że on próbuje zniszczyć mi tu tego pierwszego pylona, którego stawiałem jako drugiego, prawda? To było prawie że pewne, że będzie chciał mi go zbić, bo tutaj są aż dwa gateway, dlatego kolejny pylon, prawdopodobnie trzeci, tak właśnie, trzeci postawiłem, żeby chociaż jeden z tych dwóch był aktywny i by pozwalał mi mieć produkcję równą jemu. Oczywiście z przewagą ekonomii dla mnie. Oczywiście małe straty, no niestety ich się już nie wyłączy, ale zauważcie, ja mam dużo stalkerów, próba od razu idzie stawiać pylony. On już tutaj nie ma szans warpować. Jeszcze próbuję ostatnio tutaj jakieś podrygi. Oczywiście jego celem teraz jest cofnięcie mojej ekonomii, gdyż on jest naprawdę z tyłu, z nią. Stara się wrócić do gry w jakiś sposób. No, trzeba dobrze kontrolować te robotnicę. Jak najmniej stracić. Mi się udało naprawdę parę. To nie to. Też nie to. Straciłem jedynie 2 robotnice. Tak? Stracenie robotnicy. Dobrze, 2 robotnice, z czego jedna była skanująca, a druga jakaś właśnie tutaj podrzędna, kiedy mi próbował wbijać tymi zelotami. Zobaczcie, teraz ma jednego pylona w plecy. I oczywiście kolejnego pylona, żeby nie złapać supply bloka. I wysyłam tą robotnicę z kontrą. Kontra jest im szybciej, tym lepiej. Dlaczego? Gdyż no, ja wciąż mam takie same możliwości produkcyjne jak on. Więc jeżeli on stracił dużo jednostek, mnie nie pokonał, ja mam przewagę taką, że ja mam wytrwałe moje jednostki, prawda? Jest to dość logiczne.
Oczywiście sprawdzą Cernagi, czy nie ma jakiegoś pylona. Na razie go nie ma. Widzę już tutaj jedną z centry. Zatem już będzie próbował się tutaj forcefieldować, żeby nie wejść. Zauważcie, bardzo dobrze to zrobił. Pylon wcześniejszy i pylon bliżej rampy. Ten sam praktycznie, co on mi tutaj zrobił, będzie działał w taki sam sposób. Ja się postaram o wizję na górę. Zauważcie, tutaj bardzo sprytnie utrzymuję te pole niewidoczności. Chciałem zaznaczyć właśnie, że w patchu 1.4 wyeliminowali możliwość warpowania na rampie, co było naprawdę bardzo dużym, można powiedzieć, kluczem, jeśli chodzi o Forgate'a. Gdzieś po prostu jednego zwarpowanego zalota na rampie mogłeś kolejne 3 stalkery zwarpować w jakimś innym miejscu, gdyż już miałeś na niej wizję na górę. Było to bardzo trudne do wybrania, jak zauważmy kolejne forsy. Ja oczywiście od razu techuję do obserwera, żeby mieć tą wizję na górę. Mimo wszystko, czy wejdę, czy nie wejdę, żebym ją miał. Oczywiście już maksymalna ekonomia, ciągle robotnice w produkcji. Zobaczcie, ja tutaj wbiłem 4, może cofnę troszeczkę. Dało mi się wbić do góry 2 zalotami. No, nie miał szans, choćby przez to, że zajęłem mu tego asymilatora, nie mógł zbierać gazu na centry. Zatem no, był bardzo opóźniony i nie miał możliwości techowania. Teraz ponownie, zaraz zobaczymy, że jednak wejdę do tej, uda mi się wejść do góry. Puszczą oczywiście pierwsze zaloty, bo to są mocne tanki. No troszkę odeszł mi te stalkery, ale mam wizję na górę. Mogę warpować jednostki, jak widzicie, robię od razu 4 zaloty, żeby one przeżyły. Też staram się, żeby przeżyły. No i mam teraz, zobaczcie, jaka jest przewaga w armii. Ja mam 51 unit, a on 33. No po prostu nie miał możliwości przy takiej dużej stracie, jaką on mi tutaj chciał zadać. No po prostu był tak w plecy z ekonomią i z jednostkami, że musiałem to od razu wykorzystać. Zatem powróćmy do początku. Ważny jest nexus przeciwnika, jego energia, jaką trzyma. Ważne jest zajęcie gazu, żeby nie mógł oczywiście techować do jakichś templarów, dark templarów. Ja sam, widząc i eliminując ewentualne robotics albo właśnie jakieś, nie wiem, kanony, forge, kolosy szybkie, stawiam kolejnego gate'a, zakładając najgorszą opcję, którą jest Forgate, prawda? Którą najtrudniej wybronić. Zatem ciągle produkując proby, zajmuję rampę najlepiej 2 kanonami, pylonami, nawet 3, czykolwiek nie jest to wskazane, bo jeżeli tutaj masz 2 i z tyłu 2, to z tyłu będziesz miał na jednym pylonie. Zobaczcie, tutaj ja też robię ten błąd. Warto go po prostu eliminować. Kluczem jest właśnie jak największa ilość robotnic, wyskautowanie, czy robi tego, czy robi właśnie bardzo szybkiego Forgate'a, czy po prostu ma jakiś inny pomysł, na przykład na expa, co jest już kompletnie inną grą wtedy, w takim momencie. Zatem one gate, cyber, pylon, 2 gate'y i ewentualnie albo robo, albo drugi gate, albo czwarty gate do obrony jego Forgate'a. Naprawdę bardzo dużo zależy od skanu, zatem skan to klucz we wszystkim i naprawdę dużo rozwiązuje kłopotów tak zwanej imby, można powiedzieć, takiej early game. Zatem dziękuję bardzo za wysłuchanie i postaram się wymyśleć jakieś strategie, które się kontruje bądź broni. No i dziękuję bardzo.